10 polskich powstań zbrojnych. Trzeba przyznać, że Polacy raczej nie stronili od walki powstań w Polsce. Było tego wszystkiego naprawdę sporo, ale wybrałem dla Was chyba najciekawsze 10. Powstanie styczniowe. Polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu ogłoszone manifestem 22 stycznia wydanym w Warszawie przez tymczasowy rząd narodowy. Wybuchło 22 stycznia 1863 roku w Królestwie Polskim i 1 lutego na Litwie. Trwało do jesieni 1864 roku. Zasięgiem objęło ziemię zaboru rosyjskiego, to jest Królestwo Polskie i ziemię zabrane. Było największym polskim powstaniem narodowym. Spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono około 1200 bitew i potyczek. Przez oddziały powstania styczniowego przewinęło się około 200 tysięcy ludzi. Jednak poza żmudzią i rozrzuconymi ośrodkami na Białorusi, w inflantach polskich oraz innych ziemiach zabranych, masa społeczeństwa nie była gotowa poprzeć pańskiego zrywu. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęsko powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko tysiąc straconych, około 38 tysięcy skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię, a około 10 tysięcy wyemigrowało. Zdarzały się przypadki, że Rosjanie zabijali pojmanych powstańców, dobijali rannych, mordowali lekarzy, spieszących im z pomocą obdzierali do naga zabitych. Po bitwach Rosjanie palili miejscowości, które udziela Schronienia powstańcom dokonywali rzezi ludności cywilnej. Niszczono dobra kultury, np. spalono archiwum ordynacji zamońskiej w Zwierzyńcu. Powstanie listopadowe. Polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, które wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku, a zakończyło się 21 października 31 roku. W październiku 1831 roku w okolicach Brudnicy ostatni duży oddział Armii Polskiej przekroczył granicę z Prusami, gdzie został internowany. 9 października skapitulowała twierdza Modlin, a 21 października twierdza Zamość. Ta ostatnia data uznana jest za koniec Powstania Listopadowego, to wtedy nastąpiła likwidacja polskiego szkolnictwa wyższego, obniżenie jakości szkolnictwa średniego, spadek liczby szkół elementarnych, wprowadzenie języka rosyjskiego jako dodatkowego do szkół średnich. Krótko mówiąc, to wtedy nastąpiła rosyjska dominacja w Polsce. Powstanie Chochołowskie, wystąpienie zbrojne Góralizy Chochołowa, Cichego, Dzienisza i Witowa skierowane przeciwko władzom austriackim znane w historii również pod nazwą insurekcji pod Tatrami. Zorganizowane zostało przez Jana Kantego Andrusikiewicza, Juliana Goslara oraz księży. Niewielkie powstanie w Chochołowie wybuchło wieczorem 21 lutego 1846 roku. Powstańcy w liczbie około 30 osób z księdzem i organistą na czele zdobyli postarunek straży finansowej w Hochołowie, gdzie znaleźli broń. Następnie opanowali komorę celną w niedalekiej Suchej Górze, zniszczyli słupy graniczne i porąbali carskiego Orła powstanie zostało wkrótce stłumione przy pomocy oddziałów straży z Nowego Targu oraz górali z Czarnego Dunajca. Powstańców osadzono w więzieniach Powstanie antykomunistyczne, zbrojne wystąpienie oddziałów polskiej partyzantki przeciw Armii Czerwonej, formacjom NKWD i władzy komunistycznej narzuconej w Polsce pod koniec II wojny światowej przez Związek Radziecki i podporządkowanemu mu struktury. Za okresu powstania należy uznać pierwsze miesiące po 6 stycznia 1944 roku. Armia Czerwona przekroczyła granicę II Rzeczypospolitej. 19 stycznia 1945 roku komendant Armii Krajowej Leopold Okulicki roz związał Armię Krajową. W rozkazie pisał, żołnierze Armii Krajowej, daję wam ostatni rozkaz, dalszą swoją pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Historię Okulickiego opowiadam na kanale Światowa Historia, naprawdę jeden z największych polskich bohaterów. W połowie 1945 roku w oddziałach podziemia niepodległościowego walczyło między 13 a 17 tysięcy żołnierzy w 341 oddziałach i w Walki opierały się na atakach na czerwonoarmistów. Uczestników tych walk nazywamy żołnierzami wyklętymi, a ciekawostka, wiele osób nazywa Witolda Pileckiego żołnierzem wyklętym i to jest błąd, bo Pilecki nie walczył z Armią Czerwoną po wojnie, gdyż został stosunkowo szybko aresztowany, także nie zdążył zostać tym żołnierzem. Powstanie Ludowe. Bunt ludności wywołany niezadowoleniem niższych warstw społeczeństwa państwa wczesnopiastowskiego, głównie chłopów w 1038 roku. Część historyków wiąże to powstanie z reakcją pogańską, gdyż zdaniem ówczesnych kronikarzy bunt był skierowany nie tylko przeciwko możnym świeckim, lecz również przeciwko kościołowi katolickiemu w Polsce. Ze względu na szczupłość źródeł nie wiemy dokładnie jak powstanie przebiegało. Wybuchło prawdopodobnie w 1038 roku i było reakcją na nałożenie na ludność znacznych obciążeń, które musiała ponosić na rzecz państwa oraz możnowładców jak i z rozbudową kościoła w Polsce. Opowiadałem tę historię również na Światowej Historii. Tam była taka sytuacja, że ludność się zbuntowała prawdopodobnie ze względu na represje ze strony możnowładców, a górne warstwy, wyższe warstwy społeczeństwa polskiego stwierdziły, że obwinią o to Pogan, po to, aby pokazać, jak to bardzo struktury wyższe państwa polskiego są chrześcijańskie i walczą z Poganami. Powstanie w Getcie Białostockim. Powstanie, które wybuchło 16 sierpnia 1943 roku, był to drugi co do wielkości po powstaniu w Getcie Warszawskim zryw ludności żydowskiej przeciw Hitlerowcom w Polsce. Zostało zorganizowane, a następnie dowodzone przez antyfaszystowską organizację bojową. Do pojedynczych przypadków stawienia oporu Hitlerowcom dochodziło jeszcze przed wybuchem powstania. Jednym z bardziej znanych wystąpień jest przypadek Ichoka Malmeda który w obronie rodziny oblał kwasem solnym niemieckiego żołnierza biorącego udział w łopance żydów. Do masowego zrywu doszło na wieść o niemieckich przygotowaniach do likwidacji getta związanych z uruchomieniem komór gazowych w obozie zakłady Auschwitz. Było z góry skazane na niepowodzenie. Samo powstanie trwało niewiele ponad dobę. Przez kolejne kilka dni broniło się jeszcze kilka punktów oporu. Przywódcy powstania wobec beznadziejności sytuacji popełnili samobójstwo. Niedługo później getto zostało zlikwidowane, a jego mieszkańcy trafili do Treblinki, Majdanka, Auschwitz i Trezina. Z ponad 60 tysięcy Żydów mieszkających przed wojną w Białymstoku i okolicach przeżyło zaledwie kilkaset. Pamiętajmy, antyfaszystowska organizacja Bojowa była. Oddziałem bojowym żydowskim, tak samo jak żydowska organizacja bojowa, ale zarówno jedni jak i drudzy walczyli w interesie Polski. Powstania Śląskie. Trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, które miały miejsce w latach 1919-1921 między ludnością polską i niemiecką. Odbyły się one w okresie formowania się państwa polskiego po zakończeniu I wojny światowej. To właśnie Powstanie Śląskie doprowadziły do zdobycia przez Polskę Śląska. O wszystkich powstaniach opowiem na kanale Światowa Historia już lada dzień, więc zapraszam. Insurekcja kościuszkowska. Polskie Powstanie Narodowe przeciw Rosji i Prusom w 1794 roku za oficjalną datę rozpoczęcia insurekcji uznaje się 24 marca. Pod prawie oficerów garnizonu krakowskiego Tadeusz Kościuszko wraz z Józefem Włodzickim udali się na mszeł do kościoła Kapucynów po wysłuchaniu której w domku loretańskim złożyli u stóp szable, które zostały poświęcone przez gwardiana. Następnie, ująwszy szable w dłoni, ślubowali, że gotowi są oddać swoje życie dla obrony ojczyzny. Powstanie zakończyło się całkowitą klęską, po której nastąpił trzeci rozbiór Polski. W ciągu 8 miesięcy powstania strona polska zmobilizowała do walki około 150 tysięcy ludzi, z tego blisko 100 tysięcy do służby w oddziałach regularnych, 50 tysięcy służyło w milicji i pospolitym ruszeniu. W obozach i w powstańczych w oddziałach liniowych przybywało 70 tysięcy ludzi. Na Syberię zesłano około 20 tysięcy powstańców, generałowie rosyjscy w nagrodę za stłumienie powstania obdarzeni zostali dobrami w polskich ekonomiach lub zostały im na danej ziemie skonfiskowane uczestnikom powstania. Powstanie w Getcie Warszawskim. Zbrojne wystąpienie żydowskich podziemnych formacji zbrojnych na terenie warszawskiego Getta 19 kwietnia 1943 roku. Walki potrwały do maja. Powstanie było pierwszą akcją zbrojną o dużej skali podjętą przez polskie organizacje podziemne przeciwko Niemcom, jak również pierwszym miejskim... Powstaniem w okupowanej przez Rzeszę Europie. Bezpośrednio przyczyną powstania była decyzja o likwidacji getta warszawskiego podjęta w ramach realizowanego przez hitlerowców planu zagłady europejskich Żydów. W walkach brały udział Żydowska Organizacja Bojowa, Żydowski Związek Wojskowy, Gwardia Ludowa oraz Armia Krajowa. Udział tych ostatnich był niezwykle istotny. Ponieważ to właśnie akowcy atakowali getto z zewnątrz, wysadzali mury i zapewniali azyl Żydom. Warto wspomnieć, że żydowska organizacja bojowa jest jedną z najciekawszych organizacji II wojny światowej. Świery kompletne, takie rzeczy robili, że warto się zapoznać. A jako ciekawostkę dodam, że żydowska organizacja bojowa w momencie wywołania powstania wywiesiła w getcie dwie flagi, biało-niebieską z gwiazdą Dawida oraz biało-czerwoną polską. Powstanie Warszawskie. Wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji Burza, połączone z ujawnieniem siły i oficjalną działalnością najwyższych struktur polskiego państwa podziemnego. Największa operacja militarna Armii Krajowej, swoim maksymalnym zasięgiem, objęła część lewobrzeżnych dzielnic miasta, niewielki obszar prawobrzeżnej Warszawy, a także Puszczę Kampinowską, Legionowo i okolice Marek. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły około 16 tysięcy zabitych i zaginionych. 20 tysięcy rannych i 15 tysięcy wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 000 do 200 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setek bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej. Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Ze względu na jego tragiczne skutki, w szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne, kwestia zasadności decyzji o rozpoczęciu zrywu pozostaje nadal przedmiotem debat i gorących polemik, co dla mnie jest głupie. Powstanie warszawskie powinno wybuchnąć, dobrze że wybuchło. Jest to symbol polskości. W walkach oprócz Polaków i Niemców brali udział Węgrzy, Słowacy, Gruzini, Francuzi, Belgowie, Holendrzy, Grecy, Brytyjczycy, Włosi, Armianie, Rosjanie, a także pojedynczy przedstawiciele innych narodów, Azer, Czech, Ukraińiec, Australijczyk i Nigeryjczyk. Ponadto powstaniu udział wzięło również wielu Żydów ukrywających się dotąd na terenie miasta. W gronie tym znaleźli się m.in. członkowie żydowskiej organizacji bojowej. Ponadto naloty na Warszawę przeprowadzały samoloty brytyjskie, amerykańskie, sowieckie i uwaga, południowoafrykańskie, które były wtedy własnością RAF-u. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę i zaglądajcie na kanały Drama TV i Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.